Witam się z Wami, moi drodzy, w sobotę 31 marca. My już właśnie po kościele byliśmy poświęcić nasze dary, nasz koszyczek wielkanocny. Powiem Wam, że od rana burze i w ogóle, ale to nie burze, wiecie, na niebie, tylko w postaci mojej osoby. Jestem, słuchajcie, tak nabuzowana, naładowana, jak nie trudno się domyślić, sprawy kobiece. W ogóle jakoś kiepsko spałam. I cóż, moi jeszcze poszli coś tam obejrzeć w Carrefourze. Pewnie dziewczyny chciałyby jakieś prezenty, bo powiedziałam, że za swoje zachowanie i całokształt nie dostaną nic. Oczywiście dostaną, ale poszły jeszcze, może coś uda im się, wiecie, wskórać i wybiorą sobie coś, co im przypadnie do gustu, to co one będą chciały. Moi drodzy, witam się z Wami w sobotę 31 marca. My już byliśmy poświęcić nasz koszyczek. Wyszliśmy właśnie z kościoła. I powiem Wam, że zadumałam się w kościele. Pół godziny to było dla mnie takie... Przewinęło się tysiące myśli, to na pewno. Poszłyśmy oczywiście do grobu pańskiego się pomodlić. Ja, wiecie co, ogólnie nie jestem jakoś tam specjalną jakąś katoliczką, bo ja jestem po rozwodzie. I kiedyś ksiądz powiedział mi, że rozwodnik nie ma wstępu do kościoła, wiecie, i tak gdzieś to we mnie utknęło, że faktycznie jak gdyby trzymam się tego i kościół omijam z daleka, pomimo tego, że mieszkamy przy kościele. Omijam kościół z daleka, ale to nie jest też na takiej zasadzie, że kiedy nie potrzebuję, wtedy, opowiem tak, kiedy czuję potrzebę pójścia i pomodlenia się, zrobię to i pójdę. Nie chodzę na pokaz, bo znam wiele osób, które chodzą na pokaz i nie uważam, żeby to było super. Ja, tak jak mówię, kiedy czuję potrzebę pójścia, pomodlenia się, podumania, pomyślenia, przemyślenia, udam się do kościoła i spędzę w nim tyle czasu, ile potrzebuję, ile uważam za słuszne. Tak więc ta właśnie myśl taka, wiecie, że rozwodnik nie ma wstępu do kościoła, mówię, utknęła mi gdzieś głęboko i nawet jeżeli chodzi o... bo tak ogólnie to powiem Wam, że jakiegoś większego problemu z kościołem nie mam. Może też dlatego rzadko chodzę, że ta niedziela jest rzeczywiście dla mnie takim dniem wolnym, takim od sprzątania, od opieki nad dziećmi, od tego wszystkiego. I to jest dla mnie jeden, jedyny dzień, kiedy rzeczywiście mogę poleżeć i chociażby pobyć nawet sama ze sobą, bo w ciągu tygodnia mało takich dni się zdarza. Ale cóż, powiedzcie mi, moi drodzy, bo tak właśnie a propos wyszłam z tematem właśnie takim rozwodowym i kościelnym, czy wy na przykład, osoby, które są po rozwodzie, czy też spotkaliście się z czymś takim, że właśnie ksiądz nawet na kolędzie powiedział Wam, że nie macie wstępu do kościoła, bo jesteście grzesznikami.
że nie powinniście chodzić do spowiedzi, bo i tak tego rozgrzeszenia nie dostaniecie. Taki temat powiem Wam przy świętach. Nie wiem, czy trafiony, czy nietrafiony, bo powinniśmy raczej cieszyć się, radować i tak dalej, ale powiem Wam, że właśnie ja kiedy, a to już jest kupę lat, bo już teraz będzie 8 lat, kiedy jestem po rozwodzie i powiem Wam szczerze, że to po prostu pamiętam tak, jakby to było wczoraj, jakbym wczoraj usłyszała na kolędzie, że jestem po rozwodzie, to jestem jakaś wyklęta, że w ogóle będąc na cywilnym człowiek też jest jakoś wyklęty, nie jest to dziecko Boże. Powiem Wam szczerze, że znam dużo takich osób, które chodzą do kościoła na pokaz, tak jak wcześniej wspomniałam, chodzą na pokaz, a wychodząc z kościoła nie wiem, kradną i nie tylko, więc takie chodzenie, wiecie, na pokaz, pokazywanie innym ludziom, jakim to ja jestem katolikiem, według mnie nie jest potrzebne. Owszem, ja nie mówię, że każdy, kto idzie do kościoła, wiecie, co niedzielę, jest jakimś tam bezbożnikiem, który tylko chce pokazać pod publikę, ale uważam, że każdy powinien mieć wybór i możliwość tego, a nie, że ksiądz jak gdyby ksiądz od razu, wiecie, szufladkuje i ustala, ty możesz wejść do domu Bożego, ty nie możesz, ty pójdziesz smażyć się w piekle, a ty pójdziesz do nieba. Wiecie, różnie w życiu się układa, różnie życie się plecie i nie uważam, żeby takie właśnie szufladkowanie i wiecie, czy nakazywanie, zakazywanie dawało skutek pozytywny, bo z tego co ja wiem, bardzo, bardzo dużo osób odwraca się na chwilę obecną od kościoła. To jest w ogóle taki kościół, to wiecie, jest temat taki kontrowersyjny, ale tu nie chodzi o to, żebym ja coś tam negowała i tak dalej, tylko ja właśnie mówię na swoim przykładzie, że ja zostałam jak gdyby taka napiętnowana tym, że ja jestem, po pierwsze byłam po ślubie cywilnym, a chwilę później byłam po rozwodzie, więc to dla mnie jest takie troszeczkę przykre, powiem Wam szczerze. No ale cóż, właśnie stąd pytanie też do Was, jak Wy do tego się ustosunkujecie, jakie jest Wasze zdanie, czy rzeczywiście osoby, które są tylko na ślubie, po ślubie cywilnym, bądź osoby, które są po rozwodzie, powinny zostać wyklęte, jak gdyby wydziedziczone z domu Bożego i odstawione gdzieś tam na boczny tor i rzeczywiście powinny smażyć się w piekle? Jestem ciekawa, kochani, Waszych opinii. I cóż, to ja już kończę. Taka sobotnia pogadanka z auta, korzystając właśnie z chwili, że oni jeszcze są w sklepie, to ja jeszcze raz życzę Wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, aby było jak najmniej kłótni i problemów i przede wszystkim mokrego dyngusa. Pozdrawiam, do zobaczenia. Oczywiście dziękuję wszystkim osobom, które już zasubskrybowały mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś bądź nie zrobiłaś, a jest coś, co przyciągnęło Ciebie do mnie, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Pa!